Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, to ostatnie przed wakacjami posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Rozmawialiśmy o posiedzeniu Rady Europejskiej dotyczącym Brexitu. Ten klimat pobrexitowy towarzyszył wielu dyskusjom podczas tego posiedzenia w parlamencie z pytaniami o odpowiedzialność i brak odpowiedzialności rządu brytyjskiego za to, co się stało po Brexicie, po decyzji referendalnej. Nie wiadomo, kiedy Brytyjczycy złożą papiery, notyfikacje dotyczące wyjścia z Unii Europejskiej. Nie wiadomo, czy w ogóle złożą. Ale pierwszy szok minął i wszyscy zastanawiają się, jak ten problem rozwiązać, a zarazem jak wzmocnić Europę. Bo to nie jest tak, że Europa jest niepotrzebna i instytucje Unii Europejskiej są niepotrzebne. Na odwrót. W tym świecie pełnym wyzwań, tym bardziej instytucje Unii Europejskiej i dobra współpraca między krajami jest potrzebna. To było także posiedzenie, podczas którego na naszej komisji LIBE, zajmującej się sprawami wolności, sprawiedliwości, ale także sprawą granic, przegłosowaliśmy pierwszą wersję raportu dotyczącego liberalizacji wizowej dla Gruzji, i daliśmy taki sygnał, że chcemy, aby ten proces przygotowania rozwiązania i dania Gruzinom swobody przekraczania granic europejskich, żeby zaistniał jak najszybciej. To jest potrzebne obywatelom Gruzji w ich drodze do Unii Europejskiej, żeby też poczuli, że nie tylko oni muszą reformować kraj, ale że i Unia na nich się otwiera. Na tym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego przyjęliśmy także rozwiązania dotyczące Europejskiej Straży Granicznej, które wzbudzały na początku wiele kontrowersji. Dzisiaj wszyscy mówią, że jest to rozwiązanie potrzebne wtedy, kiedy któryś z krajów nie będzie dawał sobie rady z ochroną granic zewnętrznych, tych granic, które są pomiędzy Unią Europejską a innymi zewnętrznymi krajami. I kiedy będzie potrzebna pomoc takiej gwardii rozszerzonego, zmienionego Frontexu. To rozwiązanie jest potrzebne i pokazuje, że właśnie europejska harmonizacja, europejskie rozwiązania budują bezpieczeństwo i że żaden kraj z osobna nie da sobie z trudnymi problemami rady. Na tym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego dyskutowaliśmy także i przyjęliśmy ostateczną wersję dyrektywy antyterrorystycznej, tej, która pozwala kryminalizować, czyli ścigać tych, którzy pomagają terrorystom. Jak kilka miesięcy temu o tej dyrektywie antyterrorystycznej napisałem na Twitterze, hejterzy wyśmiewali się, że chcę dyrektywą walczyć z terroryzmem. Tak, ta dyrektywa jest potrzebna, ponieważ będzie można w oparciu o prawo, a nie samosądy, karać tych, którzy złamią przepisy prawne dotyczące na przykład pomagania finansowego, organizacyjnego terrorystom. Będzie można też zdejmować strony internetowe i ostrzegać wszystkich użytkowników internetu przed tymi stronami, które nawołują do nienawiści, sieją idee terrorystyczne i radykalne idee polityczne. Przy czym to zdejmowanie stron musi się odbywać zgodnie z zasadami, we współpracy z instytucjami sądowymi, z możliwościami odwołania, a przede wszystkim we współpracy z operatorami. Inaczej niż w Polsce, gdzie ustawa antyterrorystyczna daje otwarte pole różnego rodzaju służbom policyjnym i służbom specjalnym. Nasza europejska dyrektywa antyterrorystyczna chroni obywateli, a zarazem pilnuje ich wolności. To posiedzenie Parlamentu Europejskiego było jeszcze z jednego powodu istotne. Od paru miesięcy pracowaliśmy nad rozwiązaniem dotyczącym etykiet przy sprzedaży urządzeń elektrycznych różnego rodzaju gospodarstwa domowego. Chodzi o to, żeby informować użytkowników, konsumentów o tym, że te urządzenia są energooszczędne. Nowy system, który będzie wprowadzony, nie skomplikuje zanadto, także dzięki moim poprawkom
i moich niemieckich kolegów, tych rozwiązań będzie stabilny przez 10 lat i będzie jasno pokazywał w taki obrazkowy sposób, jak korzystać z tych urządzeń i które są najbardziej energooszczędne. To tyle z tego ostatniego posiedzenia Parlamentu Europejskiego przed wakacjami. Dobrego odpoczynku, bezpiecznych wyjazdów i powrotów i dużo, dużo słońca i dużo chłodzącej wody. Dobrych wakacji.